Witam Was tutaj, cześć, jestem Aliznosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Info. Dzisiaj mamy info na temat najnowszego dodatku z Tadiami, z Tadiem Rock i ogólnie o Tadiach. I Tadiach Creation Station. Najpierw, żeby było Tadia, no to standardowo trzeba było postawić zasięg Tadia, czyli stacja, by ludzie mogli słuchać. I tak, oto są wszystkie Tadia. Wszystkie posłuchamy po kolei. Głos sam inaczej, bo nagrywam to zupełnie inaczej. To jest standardowy dźwięk radia. Tu przy okazji pokazuje, że jeżeli jakaś katastrofa spada, to my to praktycznie nie wiemy gdzie. Bo wykrywanie katastrof pokazuje tylko, gdzie jest detekcja wstrząsów i takie tam, i takie tam. No i teraz to jest radio City Skylines, czyli standardowe. To jest muzyka z gry. Teraz mamy kolejne radio, to było chyba Classic, jeżeli dobrze kojarzę, bo ja słyszeć tego niestety nie słyszę. Ale spokojnie, wy słyszycie, to jest najważniejsze. To jest moje miasto własne, przy którym... Kiedy zazwyczaj włączam tylko, jeżeli się pojawia jakiś dodatek. Przy okazji to jest najwyższa wieża radiowa, jaką mamy w grze. Dobra, kolejne radio. Radio City Radio, czyli jakoś tak. Czyli radio miasta. No to jest ogólnie takie głównie skoncentrowane do City Skylines. Jest ogólnie każdy z tych rad, poza tymi dwoma najnowszymi, mają około godziny materiału, bo grając na komputerze jest łatwo to odkryć. No i City Slider to takie. Gold FM nie pokazuje, bo nie można go puszczać na transmisję, ale spokojnie każdy go dostaje od razu w pakiecie. I teraz jest pierwszy płatna wersja. To jest według mnie jedno z moich ulubionych radio, bo tak. Pierwszy to jest Gold FM, chociaż chyba to będzie numer jeden. To jest Relaxation Station. No, ma nas relaksować, jak sama nazwa wskazuje. No, zresztą pewnie słyszycie. To jest Relaxation Station. Kolejny, przynajmniej jak dla mnie, jest Gold FM. No i później jest Cities. No i później to już można sobie poukładać, jak się chce, ale wiadomo, że już tego mało pozostało. Oczywiście jeszcze jest Mars Stadio, ale Mars Stadio się pojawiło dosyć niedawno. Dobra. Tak, tutaj mamy wieżę i dam wam chwilę, żebyście mogli posłuchać. Dobra, chwila skończyła. I ostatnie Rock City Radio. No, co to mówić? Rock, to jest coś tego typu, oczywiście tutaj nikt mnie nie reklamuje, jak Antyradio, czyli najlepszy rock na świecie. Pewnie to jest najlepszy rock w City Skylines, jakoś tak to nazywają. Przy okazji pokazuję wam, jak wygląda moje miasto. Tutaj oczywiście moja duża okrągła dzielnica, większa już niż ta standardowa, ale spokojnie. Czekajcie, co jeszcze jest? No dobra, to dam wam chwilę, żebyście mogli posłuchać tego Rock Radio. Czy jakoś tak to się nazywa, przy pracy, którą możecie zobaczyć. A. No dobrze, wracamy z powrotem do mojej ulubionej stacji lodowej. Spójrzmy sobie meteory. Bo coś by to było za odcinek, gdyby nie było meteory. Oczywiście nasza ulubiona kobietka. Tak, każdy odcinek musi mieć dobre podsumowanie, ponieważ ten dodatek, jak dla mnie, przynajmniej bardzo mało dodaje. Więc ja też nie mam zbytnio co tu dużo mówić. Dodało to teraz w tym dwie stacje i nawet żadnych nowych budynków nie ma. Z tego co widziałem póki co. Są tylko znaki dla disaster. Więc ja skończę nasz dzisiejszy odcinek z muzyką. Wiecie, muzyka u mnie jest bardzo fajna, bo przydaje się, ale nie wiem jeszcze ile to tutaj kosztuje, bo ja go dostałem za darmo. Z Season Pass. Nie dostaję za darmo, od paradoksu idzie, to byłoby zbyt piękne. Ja swojego koncert spuściłem i do sklonu. Nie dostaję od paradoksu, ale... Ale myślę, że ta trochę będzie uminać Blinda. Zresztą zobaczycie. Jeśli ktoś jest ciekawy, kiedy się pojawi nowa scena, to nowa sobie pojawi w środę. Będzie nowy odcinek i jeszcze nie wiem z tej mapy, ponieważ cały czas możecie głosować. I prawdopodobnie wybiorę sobie to, które ma najwięcej głosów. I przy okazji możemy zobaczyć sobie. Tutaj są te autobusy ewakuacyjne. No ja ich, się powiem, nie widziałem jeszcze. Ale na pewno będzie warto je zobaczyć. Czekajcie. Dobra, to jest taki autobusik, który jeździ. Nic w tym mieście, ale nawet bus pasa korzystam. Może jak zauważyliście, ja z bus pasa bardzo rzadko korzystam, bo ja tramwaje, albo metro, albo pociągi. Ogólnie komunikacja szynowa jakoś tak fajnie by mnie trzymało. Tego oczekam cały czas. Chociaż i tak są bardzo fajne kolejne. Dobrze, pomijając to, jeszcze tylko powiem krótko, że w środę się pojawi nowa seria z Skylines.
Jakoś może w następnym tygodniu, albo jeszcze za kolejnym, w czerwcu już na pewno będzie nowa seria, ponieważ muszę już trochę mieć więcej wolnego czasu. Będą scenariusze, ściskane scenariusze będą się pojawiać w pojedynczym odcinku, czy coś takiego, na przykład w tygodniu czy dwa. A to jeszcze się zobaczy, no i będą trzy studia regularnie, czyli scenariusze, Ski Skylines, no i portal Bleach Constructor, tak ogólnie rzecz powiedziawszy. I chyba będzie tyle z tej serii. Bo jeszcze ewentualnie się pojawi może Open TTTT, ale... Open TTTT. Ale to jeszcze nie wiem, może będzie po prostu scenariusz dwa razy w tygodniu, także było ciekawie. Oto nasz meteoryt, nas tutaj przyniosło. I tym oto pięknym akcentem, kiedy meteor zleciał. Podobno skrony są niezniszczalne, ale jak zaraz zobaczycie, sam się jednak zniszczone, meteor walną. Ja ze swojej strony dziękuję, to dzisiejszy odcinek. Jeśli się podobał, zostawcie w górę. I do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale, czyli w sztole w nowej serii. Cześć!